Ja jestem Zafira Alpes TV, a dzisiaj do mnie przyszła paczka z wymianki od Olgi. Bardzo cieszę się z naszej wymianki, więc bez dalszego przedłużania i pokazywania kopert przejdźmy do zawartości paczki. Zacznijmy od liściku. O nie, wkrzywacz. I cieszmy się. Dobra, przeczytajmy sobie nasz liścik. Hej Zafira, to moja pierwsza wymiana w życiu i bardzo się cieszę. W paczce znajdziesz jeden list. Trzeba sobie coś podłożyć. No, teraz jest dobry. W paczce znajdziesz jeden list, LPS, dodatki, bonus, rysunek. I teraz pytanka. Dog czy spaniel? Zdecydowanie spaniel. Jamnik czy short? Szczerze to wolę jamniki. Czekolada biała czy mleczna? No ciężki wybór, ale myślę, że biała jest o wiele, wiele lepsza. A noc czy dzień? Noc. Telefon czy laptop? Wolałabym laptopa jednak. No ale niestety nie mam. Smutek. Smućmy się! Kamera czy telefon? No wiadomo, że kamera lepsza, no ale telefon da się przeżyć. No widzicie, co się z tą jakością dzieje. Głupia jakość, nie lubię jej. Słodkie czy słone? No oczywiście, że... Słodkie! No kto by wybrał słone? Słone to zło. Nienawidzę pikantnych i słonych rzeczy. Ja lubię tylko słodkie i kwaśne. Tyle pytań. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś wymienimy. Olga. Z listu to by było na tyle. Teraz przejdziemy do rysunku. Rysunek. Tak jak autorka pisze, mamy tutaj zmutowanego psa XD, latającą wiewiórkę oraz kwiatka z serek. Ciasteczko, no serek. Sama jesteś Zafira serek. I taką psią miseczkę. No, ale ten piesek jest taki śmieszny. Taki zmutowany. Taki. A no dobra, nie będę tego mówić, ale jest okej, okay, naprawdę jest fajny. Tylko troszkę spłaszczony. A to wiewiórka najlepsza. Czas na dodatki! Właśnie przysłonimy mi całą kamerę i są aż całe trzy kuleczki. Kuleczki takie. To takie raczej kuleczki. Jeszcze się tu dziura zrobiła i w paczce znalazłam wysypane parę rzeczy. Tyle z dodatków. Aż się muszę przebrać. Puch! Zobaczcie, jak fajnie wyglądam. Super, co nie? No wyłącz się, Dodatki są przecudne, ale to przecież nie wszystko. Został nam jeszcze bonus i LPS. Może zacznijmy od początku od bonusa. To jest bonus. A w środku co jest? LPS stickies. To jeszcze ważniak, którego już posiadam w swojej kolekcji. Dziękuję. Jej, cieszmy się. Ej, ale nie czekajcie, przecież nie zauważyłam tej słodkiej pandy. Właśnie mi wypadła z włosów tak jakby. Tak, to jest taka urocza panda. Tak się ona prezentuje. Ma ona dziurkę. Teraz przejdziemy do LPS. Pierwszym LPS-em jest taki piękny kotek. Ma on tutaj takie lekkie dziurki, ale w sumie mi to nawet nie przeszkadza, bo naprawdę on jest mega ładny. No i tak szybko dość rusza główką, ale to również da się przeżyć. Jest naprawdę bardzo ładny. Ma on czerwony magnesik i strasznie podoba mi się jego kolorystyka. No muszę go mieć w kolekcji. Jest po prostu, no przepiękny. Kolejnym petkiem jest ta szynszylka. Strasznie ją chciałam mieć w swoim kolekcji, bo szynszyle mi się tak mega podobają, no i wreszcie ją mam. Tak się prezentuje, jest mega śliczna, ma ona dziurkę i strasznie, ale to strasznie mi się podoba. Kolejnym pytkiem jest ta śliczna żabka, no zobaczcie jak ona jest cudowna.
tak się prezentuje, jest pomarańczowa, no nikt tego nie zauważył oczywiście, Zafira. Ma ona czerwony magnesik, a myślałam, że dziurkę. No i strasznie mi się podoba ta rzepka, jest taka słodka. A wam? Który pet shop się najbardziej podoba? No i ostatni pet shop! Taki piękny konik! Tak, tak! Jest mega śliczny. Ma on dziurkę. Tak się prezentuje. I będzie to już mój trzeci konik z kolekcji. I jeszcze z siodełkiem. Strasznie mi się podoba. Bardzo ci dziękuję za to, że wymieniłaś tego konika. No i to by było wszystko z wymiany. Oczywiście, moja droga, ja dziś paczuszkę wysyłam, a jest 21 czerwca, tak od razu ci mówię. I paczuszka powinna do ciebie przyjść w ciągu 2 albo 1 dnia, to zależy. Więc bardzo ci dziękuję za wymiankę, no i również żegnam się z moimi widzami, więc pa pa! That's it, Brian? Yes.